Nareszcie po roku przerwy wraca do nas update Halloween Fortnite. W tym odcinku pokażę wam wszystkie nowe zmiany w aktualizacji, czyli nowe przedmioty, nowe skiny oraz wiele, wiele więcej. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, żeby niczego nie przegapić. I widzowie, oczywiście przygotowałem również coś dla was. Jeśli chcecie zgarnąć to, co widzicie na ekranie, musicie wykonać dokładnie 3 proste kroki i jeden dodatkowy, o którym zaraz wam powiem. Po pierwsze, zasubskrybujcie kanał i zaznaczcie wszystkie powiadomienia. Po drugie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Po trzecie, sprawdźcie, czy nie wygasł wam mój kod Rafa to ja w sklepie. I pamiętajcie oczywiście, że wszystko będzie sprawdzane. I oczywiście zgłoście się w komentarzu, a wyniki znajdziecie na Discordzie, który jest w opisie. I teraz przejdźmy do kroku dodatkowego. To wraz z Ewelą po 4 latach wracamy do nagrywania razem, wspólnie na kanał Rafa i Ewela. W pierwszym linku w opisie będziecie mieli nasz wspólny kanał. I widzowie, wejdźcie po prostu na ten link i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, ja już jestem w lobby. Odpaliłem grafikę na full, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko bardzo dobrze wygląda. I słuchajcie, jesteśmy w Battle Busie. Ja wam dzisiaj pokażę dosłownie wszystkie zmiany, wszystkie nowe przedmioty, jak możecie zobaczyć. Pod nami chyba największa zmiana na mapie to dokładnie ta czerwona woda. Jestem ogólnie, jeśli chodzi o tą miejscówkę, nie jestem ciekaw, jak to wszystko będzie tutaj działać, ale pierwsze co widzowie, zobaczmy właśnie na mapę. Nowa miejscówka, którą mamy, są to oczywiście złowieszcze ziemie. Ta miejscówka długo nie została zmieniona, ponieważ ona była od samego początku tego rozdziału. Można powiedzieć, w ostatnim rozdziale w końcu ona została zmieniona, ale słuchajcie, mnie co najbardziej tutaj w tym wszystkim interesuje, jest to miejscówka z posągiem. Jak widzicie, mamy tutaj, ej, to jest dobre, zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj dodany launchpad, jeśli chodzi o tą lokację. Jestem ciekaw, czy te dynie w ogóle coś będą dawać, w sensie, czy możemy to rozwalić, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie nie. Także widzowie, ogląd... O, i tu już mam pomysł, słuchajcie, tutaj mamy skrzynię. Oj, ty, jakie itemy z tego lecą, co jest grane. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą lokację, to można powiedzieć, że już ją sprawdziliśmy, bo to wszystko. Myślałem, że będzie tutaj coś jeszcze. Jeśli chodzi o Olimp, no Olimp wygląda tak, jak wyglądał, czyli na Olimpie dosłownie nic się nie zmieniło, ale kolejna lokacja, jaką mamy do sprawdzenia, są to wojownicze włości, słuchajcie. Wojownicze włości, jeśli chodzi właśnie o tą lokację. Jak wiecie, ja bardzo często tutaj latałem w ostatnim czasie, ponieważ tutaj mieliśmy bardzo dużo skrzynek. I słuchajcie, w końcu mam... O! Wygląda na to, że mamy bossa. Pokonaj wycinacza Ultima. I ja długo się zastanawiałem, czy to coś będziemy mogli niszczyć. I wygląda na to, że możemy to niszczyć. Tylko co to było? Nie do końca rozumiem. Ale dobra, pokonajmy pierwszego bossa. Pokonamy sobie dzisiaj wszystkich bossów. I jestem ciekaw, co się wydarzy. Co my z tego dostaniemy. Mamy tutaj... Aha, bo on ma... Dobra, wiecie co? Może ja się najpierw podleczę. Bo jak on mnie tutaj uderzy z tej rakietnicy, to może się źle ze mną stać. Jak widzicie, a, skrzynki zostały przesunięte, niektóre oczywiście. Weźmy sobie może te rękawice, uleczmy się tutaj podką w razie w, no żebyśmy się tutaj czuli w miarę bezpiecznie. Wydaje mi się, że on da nam jakiegoś, nie wiem, mitycznego RPGa, albo coś w tym stylu, chociaż szczerze powiem, że sam nie wiem, co tutaj nas może czekać. Dobra, rozwalmy go do końca, proszę bardzo. Ty, on zaraz zginie, on tak naprawdę nie ma, wow, on tak naprawdę nie ma dużo. Także widzowie, oglądajcie film, tak jak mówię, do samego końca, ponieważ sprawdzimy sobie wszystkie nowe przedmioty, wszystkie nowe zmiany, ty, żeby on mnie nie wyeliminował. I co my tutaj mamy? Ej, to jest bardzo ciekawe, co my tutaj dostaniemy. I wygląda na to, że dostaliśmy legendarną dynietnicę i strzelbę, tylko ta strzelba jest lekko zmieniona. I słuchajcie, bardzo was proszę o to, żebyście tam na dole pisali mi mity do tej aktualizacji. Co byśmy mogli sobie sprawdzić? Czy na przykład shotguna da się ulepszyć i tak dalej, czy te wszystkie rzeczy da się tutaj zniszczyć? Pytanie, czy do tej dyni możemy się tam dobudować? Czy ona nam tutaj coś da? Czekajcie, czy ona nam coś da, nawet jakieś czaszki albo coś takiego? No wygląda na to, że niestety nie, więc widzę, jeśli chodzi o tą lokację, no to mamy tutaj oczywiście jednego, można powiedzieć, mini bossa. Jestem ciekaw właśnie tego bossa Mephisto. Ma być to NPC, ale zobaczymy, jak to w końcu będzie wyglądać. Także jeśli chodzi o tą lokację, to wygląda ona dokładnie w ten sposób, więc ja proponuję, widzowie, przejdźmy na kolejną lokację. Sprawdźmy kolejną lokację i ja bym jeszcze zobaczył tutaj, czy my tu, bo coś mamy zakładać na głowę, z tego co wiem, ale to chyba nie w tym miejscu. Także ja przechodzę na kolejną lokację.
lecimy tym razem na złowieszcze ziemię. Ja już jadę na tą lokację, ale słuchajcie, zauważcie, jak piękne niebo jest, jak oni pięknie to zrobili, jak to pięknie wygląda na full detalach. No naprawdę jestem pod wrażeniem, ja lubię ten fioletowy klimat. Fioletowy połączony z niebieskim. No sami zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ogólnie, widzowie, już jesteśmy zaraz przy naszej lokacji, czyli na Railwaysach. Teraz nazywa się to dokładnie Złowieszcze Ziemię. Tutaj prawdopodobnie również będziemy mieli jakiegoś mini bossa. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem do końca pewien, czy tak też się wydarzy. Ale jeśli chodzi o tą lokację, słuchajcie, no wygląda to wszystko niesamowicie, wygląda to wszystko niesamowicie. W to coś prawdopodobnie możemy wskoczyć. Czy my się tu może... My się tu również możemy obracać, widzowie. Ta aktualizacja jest totalnie mocna. Tylko jak stąd wyjść? F. Dobra, wyskakujemy i możemy kogoś oczywiście spompić. Jeśli chodzi o to, czy da się to rozwalić. Ej, tego nie da się... Ty, czekajcie, zbierzmy matcy i zobaczmy, czy to się da rozwalić. I dostaliśmy, o, widzowie, na to czekałem, tylko ma być coś jeszcze. Aha, da się to rozwalić w ten sposób, ale nie da się tego, ale dziwne. Ej, tak nie powinno być, powinno w ogóle być nierozwalane to. No ale dobra, no niech tak też będzie. Zaraz zobaczymy jeszcze tego shotguna, jak on się tutaj zachowuje. No i widzowie, oglądajcie do końca, bo polecimy jeszcze na zaświaty, które są teraz czerwone. Dzień dobry, czy tutaj coś jest? Weźmy sobie może tą skrzynkę. Fajnie by było znaleźć jakiś nowy przedmiot, czyli tą piłę. A, i właśnie, mamy coś jeszcze. To, co widzicie teraz na minimapie, są to telewizory. I na tych telewizorach nakłada nam się tutaj takie coś. Tylko pytanie, czy my to możemy zabrać? Wygląda na to, że możemy to zabrać. Tylko pytanie, czy ja tutaj nie wybuchnę? Czy ja kogoś będę musiał wyeliminować? No, nie wiem, jak to zadziała, jak jestem sam na serwerze. Prawdopodobnie może być to zbugowane. Słuchajcie, także zobaczmy jeszcze na tą lokację. Czyli mamy tutaj, można powiedzieć, mały powrót, jeśli chodzi właśnie o farmy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. Tych... A mityczne to miało być. Z tego, co pamiętam, to miało być mityczne. Jeśli chodzi o jakiegoś bossa, jakiegoś NPC-ta, czy tutaj coś takiego będzie, zaraz się tego dowiemy. Dobrze by było, jakbyśmy dostali właśnie jakiegoś mini bossa, coś w tym stylu. Tylko pytanie, skąd my możemy teraz wziąć piłę, bo nie ma tu ani NPC-ta, nie ma tu dosłownie niczego, tak szczerze, jeśli chodzi o tą lokację. Mamy tutaj kulki, nie kulki, tutaj mamy dynię i pytanie, czy jak tą dynię rozwalimy, to, bo tam coś był ten niebieski efekt, tylko czy to coś daje? Daje skrzynki, słuchajcie, daje skrzynki. No nie, no tutaj oczywiście troluję, także słuchajcie, mamy właśnie, przejdźmy sobie do omówienia tych wszystkich rzeczy, czyli do rakietnicy. Rakietnica, jak wiecie, działa tak jak zawsze, czyli po prostu strzelamy z RPGa. RPG wybucha. Jeśli chodzi o ten przedmiot, który mam teraz w ręce, widzowie, musimy znaleźć jakiegoś przeciwnika, którego będziemy mogli zaatakować. I ogólnie, jeśli chodzi o ten domek, o, tu jest ten telewizor, zbadaj, czy coś się tu wydarzy? Okej, tego się właśnie, ty co, dobra, użyłem tego, ej, co jest grane, on, czyli mamy bossa jednak, mamy bossa, tylko pytanie, co on da? Ej, co jest grane? A ten sobie... Co tu się dzieje, widzowie? To jest bardzo dobra aktualizacja. Czyli mamy kolejnego minibossa, ale ja byłem przekonany, że te nowe przedmioty będą to mityczne przedmioty, ale dobra, tym się nie przejmujemy. Czy my to jesteśmy w stanie rozwalić? Prawdopodobnie nie. Ej, weźmy tego trochę więcej. I słuchajcie, lecimy na kolejną lokację, bo jeśli chodzi o tą lokację... Tutaj minibossem okazuje się dokładnie Billy, a my sobie teraz przelecimy na wielki lodowiec, który również został zmieniony, więc widzowie, tak jak mówię, oglądajcie film do samego końca, ponieważ polecimy jeszcze na tą czerwoną wodę i są jeszcze zmiany na bazie buntowników, z tego co wiem. Także sprawdzimy to dosłownie wszystko. Okej, widzowie, jeśli chodzi o kolejną lokację, ja już na niej jestem. Zabiorę sobie tutaj jakieś przedmioty, żebym miał tutaj... O, Edward, nożyco ręki. On sprzedaje... Aha, czyli tutaj wygląda na to, że nie będziemy mieli bossa, a... Ale czemu tu jest taki skin? Nie do końca to rozumiem, ale dobra, wiecie co? Ja go wyeliminuję, może z niego wylecą jakieś nożyce. No, oczywiście, że... Ty, ale czekajcie! Czy on... Ej, czy on nie ma... Co jest grane? On ma jednak nożyczki w ręce. Rozwalmy go do końca. Tylko pytanie, czy on nie ma za dużo?
Nic z niego nie wyleciało, tylko szkoda, że ten skin, no ale no dobra, widzowie, następne rzeczy, jakie tu mamy, to są wymodelowane ręce. Rozwalmy jeszcze sobie może to, może coś nowego wyleci z tego. Wygląda na to, że nie. Tutaj mamy kolejne rzeczy wymodelowane. Smok. Okej, to chociaż taki, no nie wiem, widzowie, co to jest, możecie napisać, raczej to chyba nie jest smok. Tutaj mamy, co to będzie, to jakaś dziewczynka wymodelowana, okej, tutaj mamy trochę dyni, dynie też tutaj. Pytanie, czy, ej, właśnie, to jest dobry pomysł na odcinek, tylko dyniowe skrzynie, widzowie, te, które są właśnie schowane w tych miejscach, ale tu oczywiście nie ma schowanej, szkoda. Wejdźmy do środka, czy tutaj coś będziemy mieli? Mamy tutaj, z tego co widzę, mamy kolejny telewizor, więc odbierzmy sobie i znowu mamy maskę. Ta maska wybuchła. Ty! Ej, nie! Ona mi wybuchnie na głowie, jak ja nie mam przeciwnika. Oj. Także widzowie, będziecie mogli teraz dokładniej zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Jeśli chodzi również o tą maskę. Jeśli chodzi o bossa, no to jak widzicie, bossa nawet jak wyelimin... Chociaż nie, to jest jakiś inny. Ej, czekajcie, tutaj ktoś jeszcze chodzi. Chyba, że to jest ten, którego... to jest ten, którego wyeliminowałem, tylko niestety, jeśli właśnie chodzi o niego, no to on ma podstawowego skina, nie do końca rozumiem, co tutaj się wydarzyło, ale dobra, słuchajcie, musimy znaleźć teraz przeciwnika, którego zaatakujemy właśnie tymi przedmiotami. Ja tutaj jeszcze zabiorę sobie kolejne rzeczy do walki z kolejnym bossem, bo prawdopodobnie tych bossów jest parę. Ale w sumie tego się dopiero przekonamy. Także słuchajcie, jeśli chodzi o tą lokację, wydaje mi się, że to jest omówione już tutaj, jeśli chodzi o to, to jest omówione wszystko. Mamy tutaj Edwarda, mamy lekko zmienioną lokację, trochę dyń dodanych i to by było na tyle. Lecimy teraz na najbardziej tutaj zmieniony teren, czyli na teren zaświatu. Ja już jestem na lokacji skleconych slajdów i słuchajcie, już tutaj mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie jest to najlepszy Halloween, jaki kiedykolwiek dostaliśmy. To ile miejscówek zostało dodanych, to ile zmian na mapie dostaliśmy, ile NPC-tów. I tutaj jak myślałem, że tu się jakiegoś bossa będzie przyzywać, tak szczerze, ale wygląda na to, że nie. Tutaj będziemy mieli kolejnego NPC-ta, który będzie nam pewnie sprzedawał kolejne przedmioty. Ej, jest tu, czekajcie, dyniowy król. Ej, gdzie jest piła? Ja się zastanawiam. Gdzie jest piła? Bo jeszcze do tej pory nie udało mi się znaleźć piły. Być może ona wyleci z tej skrzynki. Niestety nie. Będziemy musieli wejść po prostu... będziemy musieli wejść po prostu do... Tak mi się wydaje, do... Nie do sejfu, tylko do bunkra. Mamy tutaj plecak. Weźmy sobie. Czyli te wszystkie marvelowe przedmioty zostały dodane. W sensie... Nie zostały wycofane, może tak to powiedzmy. No i słuchajcie, mamy duszki, tylko pytanie, czy te duszki czasami nie działają dokładnie w ten sam sposób, w który już działały. Użyjmy sobie, no niestety, ale wydaje mi się, że Epic Games tylko i wyłącznie tutaj, wiecie co, ja wyrzucę sobie ten plecak, tylko i wyłącznie zmienił kolorystykę tej lokacji, ale zobaczmy, bo tutaj gdzieś powinien być Mephisto, z tego co wiem. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, widzowie, jeśli nie, poprawcie mnie w komentarzu. Ja tutaj podlatuję pod tą lokację i zaczynamy szukać tego NPC-a. Tutaj ktoś chodzi i pytanie, czy to nie jest czasami, czekajcie, to nie jest czasami... Aha, tu jest ten. On cukierkami sypie. Ej, byku, o, jest piła! Widzowie, tu kupujemy piłę i musimy jeszcze się dobrze zastanowić, jak tutaj znaleźć z powrotem te wybuchające rzeczy, bo później tego gościa zaatakujemy, więc może pozbierajmy sobie coś jeszcze, to co możemy tutaj sobie oczywiście zebrać i lećmy na główną kwaterę, która jest dokładnie tutaj, więc ja wylatuję i tam prawdopodobnie będziemy mieli tego Mephisto, przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca przekonany. Jeśli chodzi o tą lokację, no sama zmiana kolorystyki, no jest okej, widzowie, ja jestem zadowolony, że tak to wszystko wygląda na ten Halloween. Bo naprawdę, jak popatrzymy się na mapę, no to wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tylko pytanie właśnie, czy my tutaj gdzieś dostaniemy jeszcze bossa, którego możemy przyzwać? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że nie jest to NPC, ale podobno to jest NPC. No ale zobaczymy. Wejdźmy sobie tutaj do środka. Tak mi się wydaje, że na logikę on powinien być dokładnie w tamtym miejscu. I niestety, ale jak widzicie... Z nim możemy pogadać i widzowie, oglądajcie film do samego końca. Dlaczego? Dlatego, że jest jeszcze jedna bardzo duża ciekawostka, albo ją pokażę wam na kanale Rafa, bo tam będą mity
więc śledźcie, również kanał Rafa. A teraz tak, możemy zrebootować naszych przeciwników, jak gramy w teamie, możemy ich zrebootować, to jest super. Tutaj poświęć 20 punktów zdrowia za losową broń oraz mamy zapytaj o, ja poświęcę, ej, to jest to, losowa broń od Mephisto, zobaczmy. Ej, nie wiem co dostałem, ale chcę jeszcze raz, czy ja mogę jeszcze raz? Ej, dawaj, aha, on daje dary, widzowie, on daje dary, no co jest grane, to jakiś święty Mikołaj? Ty, jakie to jest dobre, jakie to jest dobre, widzowie, ej, to mi się podoba, słuchajcie, szukamy teraz złota, zakupujemy sobie piłę, sprawdzamy jak ta piła tutaj będzie działać i oczywiście musimy zrobić coś jeszcze jednego, czyli sprawdzić te eksplozywne przedmioty, w sensie wiecie dokładnie o co mi chodzi. Ja zakładam sobie tutaj na głowę, znajdę zaraz trochę złota i zakupię właśnie piłę. Zobaczymy, jak ona działa. Lokacja, na którą sobie teraz lecimy, jest to lokacja Raft. Słuchajcie, co do samej piły, zaraz będziemy tutaj mieli wszystkie potrzebne przedmioty. Dlaczego? Dlatego, że udało mi się zdobyć właśnie tutaj jemy, więc nimi sobie tutaj pobijemy. Także słuchajcie, ja teraz lecę na lokację Raft i będę chciał zaatakować tutaj bossa nowym przedmiotem. Także łap tam, łap i zobaczmy, po ile to za... Ej, halo. Ej, stary, dawaj do niej. Dawaj do... Dobra, jak za... Aha, bo ona ma te punkty teraz swoje. To czekajcie, może weźmy sobie, żebyśmy go tutaj przetestowali. Dawaj tego, dawaj tego. To powinno wybuchnąć na nim. Tak. No, 75. Ej, dobry to jest damage, ale ja szczerze myślałem, że to będzie mityczne. Także jeśli chodzi o ten przedmiot, on zadaje 75, on leci, namierza. Powiem wam, że jest to mega zepsute, tak szczerze, jest to totalnie mega zepsute. Nie wiem, czy to będzie dobry przedmiot, bo tylko pytanie, czy właśnie my go możemy zbić. Ale to oczywiście, jeśli chodzi o to pytanie, no to odpowiem wam na nie na mitach. Ja teraz chwilę poczekam na bunkier, zakupię piłę. No i zobaczymy, jak ta piła się będzie tutaj zachowywać w gierce. Ja oczywiście w międzyczasie znalazłem jeszcze miotłę, która wróciła do gry, ale szczerze wam powiem, że myślałem, że ona działa lekko wyżej, więc zaraz wam ją pokażę jeszcze raz. Jak widzicie również mam złoto na piłę, więc ja teraz lecę po piłę, znajdziemy ją i ją przetestujemy. I słuchajcie, od razu wam mówię, jeśli chodzi o tą piłę, ja dodam ją na mapki, więc mapki znajdziecie w opisie. Jeśli chcecie zagrać tą piłą bez konieczności zdobywania jej, możecie to zrobić właśnie na mapie kreatywnej, więc ja was na nią zapraszam, pierwsza linijka w opisie, a teraz lecimy ją zakupić, więc mam nadzieję ogólnie, że tymi filmami wam tutaj pomagam. Pomagam wam jak to wszystko tutaj najlepiej, no po prostu jak to wszystko najlepiej zdobyć i tak dalej, więc bardzo was proszę, zanim jeszcze zakupię piłę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Rafa Plus, bo tutaj będzie dużo takich odcinków, więc no wszystko zależy od was. I słuchajcie, teraz jak to wygląda dalej. Mamy fioletową piłę za 300. Mamy fioletową piłę za 300. Ja jeszcze się zastanawiam, ile ten ziomeczek... Oj, jak to dobrze wygląda. Czekajcie, czy na tym możemy jeździć? Aha, to jest atak z... Jakie to jest dobre, ty. Jakie to jest dobre. I co my... Ej, my możemy... To jest, widzowie, to jest dobry przedmiot, ale zobaczcie, jak te przedmioty są dobrze wykonane. To jest to, widzowie. Od razu mówię, zanim zaatakuję jeszcze tego NPC-ta, jest najlepsza aktualizacja Halloween, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Jeśli chodzi o skiny, lokacje, nowe przedmioty, naprawdę jestem zadowolony. No i przepraszam, ale muszę ci to zrobić. Pobiję po 70... Oj, co z tego, że to po tyle bije, jak mnie tutaj gościu z rakietnicy bije. Czekajcie, jeszcze atak z rozpędu tutaj zadamy, o ile nam się uda to zrobić, bo on nas może tą dynietnicą wykasować bardzo szybko. Ja sobie jeszcze przelecę tutaj na to. No i zaatakujmy go z tej piły. Kolego, bom! No to Antek Ząbek, ty chłop się fajnie nazywa. A, jeszcze się pojawił. Dobra, mam nadzieję, że nie jesteś zły. I widzowie, wygląda na to, że to by było na tyle. Tutaj wam jeszcze zostawiam kanał, który koniecznie chciałbym, żebyście zasubskrybowali z dzwonkiem, ponieważ właśnie na tym kanale będziemy wspólnie nagrywać z Evelą. Bijajcie koniecznie na te filmy i trzymajcie się, na razie, cześć!